Szanowni, krótkie streszczenie tego, czym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji. Jeśli chodzi o prędkość chwilową i szybkość chwilową, to nagrałem oddzielny film i Wam go wyślę. Natomiast bezwładność to jest to, na czym chcę się skoncentrować w tej chwili. Galileusz miał genialną intuicję. Zrozumiał, że w przeciwieństwie do tego, co mówił Arystoteles. Ruch nie wymaga przyczyny. Ciało, raz wprawione w ruch, będzie się poruszać, jeśli nie wystąpią przyczyny powodujące zmianę tego ruchu, no na przykład zatrzymanie się tego ciała. Tak? W życiu codziennym doświadczamy tego w samochodzie, w autobusie, kiedy autobus hamuje, czujemy, że jakby lecimy w stronę kierowcy, musimy się przetrzymać. W odwrotnej sytuacji, jeżeli samochód czy samolot mocno przyspiesza, Wydaje nam się, jakby coś nas popychało do tyłu, a to po prostu nasze ciało próbuje zachować swój stan ruchu, tak? Jak było w spoczynku, to próbuje nadal być w spoczynku. No i Galileusz wymyślił też, że, że czy zrozumiał, że miarą tej bezwładności jest masa. Więc po pierwsze, jedna rzecz, którą żeśmy robili, to oglądaliśmy ten film. Oglądaliśmy ten film, na którym, na którym na stacji kosmicznej pan robi sobie kanapkę i zostawia przykrywkę. I ta przykrywka w zasadzie porusza się, bardzo wolno zmienia swoje położenie. Ona zmienia swoje położenie względem stacji kosmicznej. Dlatego, że na stacji kosmicznej jest wentylacja, jest przepływ powietrza i to powietrze pcha tą pokrywkę. Jedna taka jedno takie nieporozumienie. Poznawcze na stacji kosmicznej jest grawitacja. Gdyby nie było grawitacji, to stacja kosmiczna odleciałaby w kosmos. To, że krąży wokół Ziemi, to krąży dlatego, że jest przytrzymywana oddziaływaniem grawitacyjnym Ziemi. Natomiast grawitacja ma tę piękną własność, że zmienia ruch wszystkich ciał niezależnie od tego, jaka jest ich masa, identycznie. W związku z tym stacja kosmiczna opada, spada swobodnie na Ziemię, spada swobodnie na ziemię też pokrywka, ta zmiana ruchu odbywa się podobnie i, czy identycznie. I w związku z tym ruch pokrywki względem stacji kosmicznej jest taki, jakby wewnątrz stacji nie było grawitacji. No i dalej ten film, wyślę Wam link, można obejrzeć i zobaczyć, jak na przykład znacznie mniej czuła na ten podmuch powietrza, mniej czuły jest ciężki słoik z masłem orzechowym, no dlatego, że ma większą masę, a masa jest właśnie miarą bezładności, w związku z tym temu upływającemu powietrzu jest trudniej zmienić ruch słoika e, e, niż pokrywki. Dobrze. Dalej, dalej zajmowaliśmy się jeszcze poprawką do doświadczenia, w którym badaliśmy wpływ masy na bezwładność. To była dość ciężka nakrętka wisząca na statywie. Tydzień temu ta nakrętka uderzała w piłeczkę tenisową i w piłeczkę pingpongową. No i ta dużo cięższa mająca dużo większą masę, piłeczka tenisowa poruszała się pod wpływem tego uderzenia znacznie wolniej. No ale Tomek zauważył i słusznie, że to może mieć coś wspólnego z objętością, bo ta piłeczka tenisowa ma znacznie większą objętość, więc przygotowałem drugą piłeczkę pingpongową z małą dziurką i przez tą dziurkę wsypałem do niej piasek, w ten sposób cieniutki taki specjalnie piasek do akwariów, można kupić na Allegro. To jest mozolna robota kopciuszka, ale udało się i potem zakleiłem ten, ten otworek. No i ta cięższa piłeczka pingpongowa, o większej masie piłeczka pingpongowa pod wpływem uderzenia tą nakrętką, a ta nakrętka była odchylona za każdym razem tak samo, więc ta jej zdolność nadawania ruchu była prawdopodobnie taka sama w obu wypadkach, no, poruszała się znacznie wolniej niż pusta piłeczka pingpongowa. Co więcej, na nierównościach stołu ta piłeczka pingpongowa pusta zmieniała kierunek swojego ruchu, bo, bo wpływ tych nierówności był wystarczający, żeby zmienić kierunek jej ruchu, a, a piłeczka pełna, ta z piaskiem, poruszała się po prostej, bo te niewielkie nieregularności nie potrafiły, nie mogły zmienić Wytrącić ją jakby z tego ruchu jednostajnego. No dobrze, a potem zrobiliśmy jeszcze jedno doświadczenie, które tutaj naszkicowałem. Dwa samochodziki, mniej więcej takie same, na dachu jednego przyklejona taśma, taka dwustronnie klejąca to znaczy tu na górze też jest klejąca powierzchnia pudełko od zapałek, wypełnione monetami nitka a to jest sprężyna, tylko nie taka zgniatana. A taka sprężyna odkształcana, można ją znaleźć, nie wiem, w różnych zabawkach albo w budzikach starych. Po prostu nakręca się ją, się skręca, zwija się ją, jakby, a ona w taką spiralę, a ona potem się rozkręca i uruchamia jakiś mechanizm pod wpływem sił sprężystości. No i, bo chcę wrócić do swojego poprzedniego kształtu. No i tutaj widzimy ten zestaw doświadczalny. Na dachu przyklejona pudełko z monetami, przez to ten samochodzik ma większą masę pętla z nitki utrzymuje tą sprężynę w stanie ściśniętym, ona jest tutaj ładnie stoi sobie na tych, na tych samochodzikach, i w momencie na zderzakach i, i, i w momencie kiedy przepali się tę sprężynę. Tą, tą pętlę, tą nitkę, tak jak tutaj to widzicie na tym zdjęciu, to, to sprężyna się rozprostowuje i wprowadza te samochody w ruch. No i była dyskusja, który z nich będzie się poruszał szybciej, który z nich pojedzie dalej. Zdania były podzielone, no ale doświadczalnie ustaliliśmy, że to ten samochód o większej masie. Ponieważ ma większą bezwładność trudniej go wprawić w ruch, to będzie poruszać się wolniej i pokona mniejszą drogę, a ten odjechał nam dalej. No oczywiście jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest taka, że koniecznie trzeba patrzeć, co się dzieje ze sprężyną, no bo jest pytanie, a może to jest tak, że ta sprężyna działa na przykład z większą siłą na ten prawy samochód i dlatego on jedzie dalej. No, sprężyna jest lekka, jest dużo lżej, lżejsza od samochodu. Samochód ma około 40 g bez obciążenia i troszeczkę więcej niż 70 g z obciążeniem. Sprężyna ma masę 2,3 g. Jeżeli dobrze pamiętam, więc jest lekka, to jest taki prototyp sprężyny nieważkiej, z którą spotykać się będziecie często na lekcjach fizyki, jeżeli ktoś będzie miał lekcje fizyki w liceum na poważnie. No, i teraz z, pamiętamy, uczyliśmy się w zeszłym roku o wzajemności oddziaływań, więc, więc y, tu sytuacja wygląda w ten sposób, że no, sprężyna działa na prawy samochód jakąś siłą, jakąś przyczyną zmiany jego ruchu. Nazywajmy już to siła, chociaż do tego pojęcia siły jeszcze żeśmy nie doszli, y, a z zasady wzajemności oddziaływań to oznacza, że ten Samochodzik działa na sprężynę taką samą siłą, skierowaną w przeciwnym kierunku. I tym tak samo jest z lewym samochodzikiem. Sprężyna działa na lewy samochodzik, a lewy samochodzik działa na sprężynę. I ponieważ po tym przepaleniu nitki ta sprężyna spadła mniej więcej tutaj w środku pomiędzy tą początkową pozycją samochodzików, to znaczy, że nie działała na, niej, na, na nią praktycznie żadna. Różna od zera przyczyna zmiany ruchu nie poleciała ani w prawo, ani w lewo. No, a to znaczy, że te siły, z jaką samochodzik po lewej działał na sprężynę i samochodzik po prawej działał na sprężynę, były mniej więcej takie same. No, ale to znaczy, że siły, z jaką sprężyna działała na samochodzik po prawej i sprężyna działała na samochodzik po lewej, były także mniej więcej takie same. Więc Możemy powiedzieć, że dzięki temu, w takim doświadczeniu, siła działająca na prawy samochodzik i na lewy samochodzik, te siły są z bardzo dobrą dokładnością takie same. I to, że obserwujemy, że ten lewy samochodzik o większej masie toczy się na bardzo niewielką odległość, to jest konsekwencja, możemy zaobserwować wpływ sił. Zja wpływ bezwładności, tego, że i, i masy, jako miary tej bezwładności. Dziękuję bardzo.